Dzikie ostępy sawanny obfitują w nietypowe miejsca, a labirynty wąskich, ledwo widocznych dróg wydają się nie mieć końca. Tu łatwo zgubić ślad, dlatego tak ważna jest niezawodna komunikacja. Wiedzą o tym zarówno dzikie zwierzęta, jak i architekci oprogramowania, projektując komunikację mikroserwisów odporną na błędy i współgrającą z symfony. Tymczasem zamównicę bezszelestnie skrada się Lampard, gotów do skoku na mikrofon i pilota do slajdów. Jeszcze raz powtarza w myślach plan prelekcji. To Zbigniew Malcherczyk, zawsze gotów optymalizować wszystko, co go otacza. Opowie o projektowaniu architektury odpornej na błędy komunikacji mikroserwisów. Witam Was serdecznie, wieczorkiem już, na zakończeniu tej wspaniałej linii zielonej tym razem. Ta prezentacja jest swego rodzaju rozszerzeniem prezentacji, którą robiłem dzisiaj rano. Natomiast za tych, których nie było rano, opowiemy sobie również, przypomnę o tym, że w poprzedniej prezentacji standaryzowaliśmy komunikację w TransferGo. Tym razem zobaczymy sobie, w jaki sposób możemy uodpornić tą architekturę na poszczególne błędy, o których opowiem później. Ponownie kilka słów o mnie. Jestem jak najbardziej Zbyszek. Jestem wielkim fanem gofrów z zielonym, wspaniałym, jabłkową polewą. Pracuję w TransferGo w zespole Developer Experience, w którym, uwaga, zajmujemy się poprawą codzienności każdego inżyniera i maluję też figurki. Kilka słów o TransferGo. TransferGo jest to fintech, natomiast w szczególności w branży remittance, czyli chodzi tu o to, że imigranci przesyłają pieniądze do innych krajów i naszą misją jest to, aby tworzyć prostsze i łatwiejsze w użyciu usługi finansowe. Sama firma to jest ponad 300 osób, z czego 80 to są osoby okołotechniczne. I przejdziemy teraz do konkretów. Pierwsza kwestia to jest właśnie ten odporność, te resiliency, o którym chcę tutaj opowiedzieć, bo jest to bardzo interesująca cecha. Ogólnie według definicji polega ona na... jest to cecha, która pozwala na samonaprawianie się w przypadku wystąpienia jakichś błędów. Przy sytuacji naszego use case'u, czyli komunikacji asynchronicznej, chodzi tutaj o to, aby nasze serwisy jak najdłużej utrzymywały możliwość konsumpcji zdarzeń, a w przypadku wystąpienia jakichś błędów były w stanie samoczynnie się naprawić. Przypomnę nasz standard architektury od strony, w zasadzie biorąc, infrastruktury, czyli producent jakiś backend serwis napisany w PHP publikuje zdarzenia, wiadomości na AWS SNS Topic, który posiada w sobie subskrypcje do poszczególnych kolejek SQS, które już są wydzielone dla konkretnego serwisu, który następnie konsumuje wiadomości z tej właśnie kolejki. Moją motywacją, żeby przeprowadzić tą prezentację, jest to, że czasami zdarza się tak, że ten AWS jest w stanie upaść. Może nie całości, może tylko właśnie w waszej jednej AZC, w waszym jednym terytorium, w waszym time zone, ale się wydarzy. Dalej to może być 99,99999% dostępności, ale jednak ta jedna mała część może spowodować, że wasza organizacja ucierpi na tym bardzo mocno. Musimy zwrócić uwagę na kilka zagrożeń w tej całej infrastrukturze. Pierwsza jest to problem, w którym producent nie jest w stanie opublikować zdarzenia. Następnie mamy sytuację, w której to SNS, usługa SNS, nie jest w stanie wykonać subskrypcji do SQS-a. Zdarza się to bardzo rzadko, ale dopiero od niedawna jest w ogóle możliwość podłączenia DLQ, czyli kolejki, która będzie wstrzymywała, zawierała wszystkie wiadomości, które nie powiodą się przy uruchomieniu subskrypcji. No i już na ostatnim etapie mamy serwisy, które dokonują konsumpcji. Tam również może dojść do pewnych problemów. Po pierwsze, to my możemy
zepsuć tego konsumenta, ze względu na to, że zdefiniujemy źle standard lub wprowadzimy zmianę, która nie jest kompatybilna wstecznie. Może być tam problem jakiegoś połączenia sieciowego. I w tym przypadku również SQS ma swojego DLQ, to znaczy kolejkę, która będzie przechowywała te informacje, te wiadomości, któremu nie uda się skonsumować. Musimy również wspomnieć o tym, że TransferGo używa Symfony jako głównego frameworka. Jest to standard w naszym przypadku i chciałbym tutaj troszkę opowiedzieć o tym, jak w ogóle flow Symfony Messengera wygląda, po to, abyśmy mieli nasze fundamenty dla dalszych slajdów. Więc rozpoczniemy sobie od zielonego rombu i tu mamy flow publikowania wiadomości. To znaczy, jakiś z waszych kontrolerów, jakiś z command handlerów będzie dispatchował wiadomość, może zdarzenie na magistrale, na bus, który agreguje sporą ilość middleware'ów. Jest to albo zdefiniowane przez was, albo zdefiniowane przez Symfony Messengera. Ostatnim middleware'em, który znajduje się na liście magistrali, jest Send Message Middleware. Jest to bardzo konkretny, wyspecjalizowany obiekt, którego zadaniem jest zdefiniować na podstawie routingu, do jakiego transportu powinien zostać ta wiadomość wysłany. I tutaj proces się w zasadzie rzecz biorąc kończy. Natomiast w jaki sposób musimy skonsumować tą wiadomość? Ponownie rozpoczynamy od rombu zielonego i tutaj mamy long running process, czyli workera, który działa sobie w tle, czyli jest to nasza komenda messenger consume, która uruchamia transport, który pobiera wiadomości, w naszym przypadku z SQS-a. Również ponownie wrzuca ją na busa, który uruchamia wiele middleware'ów i ostatnim z tych middleware'ów jest właśnie Handle Message Middleware, który agreguje wszystkie nasze domenowe handlery, które macie zdefiniowane w waszym kodzie. Tutaj się kończy przygoda wiadomości. My potrzebowaliśmy jeszcze kilku aspektów, przez to, że Symfony Messenger nie wspiera natywnie SNS-a, byliśmy zmuszeni do stworzenia osobnego transportu oraz zaimplementowaniu kilku dodatkowych aspektów. Pierwsza kwestia jest taka, że Symfony Messenger posiada headery. Co za tym idzie, są to metadane odnośnie danego envelopa do danego message'a. Kluczowym z headerów jest header o nazwie type, który posiada nazwę klasy, lokalnej klasy, z której został ten message stworzony, ponieważ Symfony serializuje sobie całą wiadomość do na przykład JSON-a i następnie deserializując przy odbiorze wiadomości weźmie cały payload oraz właśnie ten typ z klasy, żeby ją utworzyć. Natomiast jeżeli publikujemy wiadomość do jakichś innych serwisów, to my tej klasy nie mamy. Może klasa, a może nawet nazwa klasy jest. Natomiast nie będą się zgadzały namespace'y. W tym przypadku musimy właśnie totalnie usunąć te headery przed publikacją, aby nie naruszyć tego couplingu między dwoma serwisami. Dlatego jeżeli konsumujemy wiadomość, musieliśmy wprowadzić dwie dodatkowe koncepty, którym jest event mapa. To znaczy w serwisie, który odbiera wiadomość, musimy na podstawie jakichś danych, które znajdują się w wiadomości, zmapować ją na lokalną klasę i dzięki temu jeżeli dodamy ją do headerów po deserializacji, Symfony Messenger będzie w stanie działać w swoim klasycznym flow i skonsumować tą wiadomość. Natomiast dążąc do meritum tej prezentacji, a mianowicie w jaki sposób nie stracić danych. Pokazywałem na początku, że producentowi może się nie udać opublikować wiadomości. W jaki sposób możemy temu zapobiec? Pierwsza kwestia, warto zwrócić uwagę, że utrata danych w takiej komunikacji jest w zasadzie rzecz biorąc problemem kardynalnym wręcz bym rzekł. Ponieważ jeżeli jest to wiadomość pod tytułem wyślij mi SMS, no to nic się nie stanie. W zasadzie rzecz biorąc to klient prawdopodobnie nie dostanie SMS-a, może nie będzie to kluczowe dla całego biznesu. Ale co jeżeli właśnie w domenie finansowej będzie to niewysłanie transakcji, którą klient by chciał wysłać na przykład do swojej rodziny. Tutaj pojawia się problem, ponieważ nie tylko mamy problem z niekonsystentnym danym, ale również cierpi na tym nasz biznes.
cierpi PR całej organizacji. Dlatego dwa w zasadzie rzecz biorąc najprostsze paterny, które pozwolą na to, aby zabezpieczyć producenta przed nieutratą danych, jest po pierwsze Outbox Pattern. Pokrótce opowiem, o co tutaj chodzi. W klasycznym flow to nasz główny backend serwis wysyłał wiadomość na brokera, czyli w naszym przypadku SNS. W tym przypadku oddzielamy logikę biznesową od tej logiki wysłania, czyli mamy dwa różne procesy. I proces biznesowy jest dalej uruchamialny, dalej jest wykonywany i zdarzenia są zapisywane najpierw do bazy danych. Następnie proces outboxu pobiera te dane z bazy danych i zajmuje się wyłącznie publikowaniem tych wiadomości do brokera. Dodatkową informacją, a tak naprawdę dodatkową wartością dodaną w tej sytuacji jest to, że nagle zapisujemy w jakimś miejscu wszystkie nasze wysłane wiadomości, czyli jesteśmy w stanie do nich wrócić, czyli wprowadzamy audytowalność do naszego serwisu. Natomiast są przypadki, w których outbox to troszkę za dużo. Stąd mamy failover transport pattern, który w zasadzie rzecz biorąc polega na tym, że w momencie, w którym nie uda się opublikować wiadomości na broker, to tylko wtedy zapisz tą wiadomość do bazy danych lub może wyślij do jakiegoś zastępczego brokera, mógłby to być na przykład DLQ. Kluczowym elementem jest to, że te dane nie znikną. One gdzieś będą, będziemy w stanie je otworzyć, będziemy je w stanie wysłać ponownie. Może to nie będzie w odpowiedniej kolejności, ale nadal nie stracimy danych. Podsumowując sobie te dwa paterny. Po pierwsze, Outbox pattern dodaje wam audytowalność do waszego serwisu. Failover transport natomiast zapisuje tylko wiadomości, których nie udało się zapisać, co jest też ciekawym aspektem, ponieważ jesteście w stanie zwrócić uwagę, czy na przykład problem nie jest stricte związany z jakimś konkretną wiadomością, czy któryś z waszych procesów nie jest uporczliwie failowany, czyli nie powodzi się. Ale Outbox Pattern dodaje dodatkowy proces, który musicie uruchamiać, czyli dodatkowy kontejner, który również musicie skalować, który musicie doglądać. Dodatkowo, lokalnie zwiększa to dodatkowy overhead. Musimy jeszcze mieć pewność, że zwrócić uwagę na to, że ten dodatkowy kontejner będzie nam dodawał, będzie powodował, że proces będzie trwał troszkę dłużej, o te kilka milisekund. I w jaki sposób zaimplementować to w Symfony Messengerze? Nie jestem w stanie pokazać całości, ponieważ to prawdopodobnie byłby pomysł na workshop. Też nie jestem fanem pokazywania w ogóle kodów w trakcie prezentacji, ale postaram wam się pokazać taką całą ideę, jaka szła za tym. Więc w pierwszej kolejności mamy po lewej stronie konfigurację Symfony Messengera. Musimy zdefiniować routing i tam definiujemy, które z naszych eventów chcemy wysłać na Outbox. Następnie definiujemy transporty. W tym przypadku, aby sobie uprościć ten cały nasz flow, skorzystamy z Doctrine Transport, który jest w zasadzie biorąc open source'owy. Co za tym idzie, użyjemy Doctrina, który będzie naszym transportem do outboxu. Natomiast potrzebujemy jeszcze zdefiniować nasz customowy outbox transport, którym przekażemy jako jedną z opcji ten Doctrine Transport zdefiniowany wcześniej. Ta abstrakcja w zasadzie pozwoli nam zbudować outbox na zupełnie innych opcjach. Może być to Doctrine, może być to jakaś customowa implementacja, może to być osobny broker. Nie będzie to miało tutaj znaczenia. No i jeszcze dodatkowo oczywiście musimy zdefiniować nasz transport, na który my chcemy publikować go w ostateczności, czyli SNS. Teraz jako część nowego bundla, jako nowa biblioteka internalnie, dodajemy routing w takim samym sposobie, w jakim jest przez Symfony Messenger, jest ta sama koncepcja, natomiast tylko i wyłącznie dla outboxu. Mówimy mu, to zdarzenie ma trafić do tego transportu. Bardzo prosto. Potem w Dependency Injection musimy zbudować dwa kontenery. I pierwszy z tych kontenerów to jest Senders Locator. Senders Locator to jest fragment, raczej byt komponentu Symfony Messenger. On umożliwia nam na podstawie danego envelopa zwrócić instancję
klasy transportu, dla którego ta wiadomość powinna zostać wysłana. Czyli my tutaj przekazujemy po pierwsze cały service container oraz ten nasz routing z outboxu, na podstawie którego będziemy wyszukiwali. Dodatkowo tworzymy drugi serwis, którym jest message handler, który również posiada ten service locator, ale jest ważna kwestia. On może być uruchamiany tylko i wyłącznie z transportem outbox. I tutaj poniżej macie jego implementację. To, co się tutaj dzieje, to jest bardzo prosta logika. Czyli z sender z locatora pobierz mi dla jakich senderów, czyli transportów w tym momencie, powinienem wysłać tą wiadomość do. I potem po prostu wyślij. Może być to jeden, może być to wielu. Jest to kompatybilne z Symfony Messengerem i działa. Następną kwestią, jaką chciałbym poruszyć, jest coś, co określa się jako delivery guarantees. Innymi słowy, jaką mamy skuteczność, jaką mamy opcję, że nasza wiadomość, a znaczy nasz broker dostarczy wiadomość. Jest kilka tych typów, a konkretnie trzy. Pierwszy z nich to jest at most once delivery. Oznacza to, że nasz broker gwarantuje tylko jedną próbę dostarczenia wiadomości. Bardzo prosto. Mamy at least once delivery, który określa, że będzie wiele prób dostarczenia tej wiadomości. I ostatni, exactly one delivery, oznacza, że broker dostarczy tą wiadomość tylko raz, ale będzie to skuteczne. Innymi słowy, to konsumer będzie zwracał acknowledgement do brokera, że on odebrał tą wiadomość i wszystko jest OK. I pojawia się pytanie, której z tych opcji my chcemy używać? No w zależności od use case'u będzie to prawdopodobnie różna opcja. Natomiast powinniśmy dążyć, aby nasze serwisy, nasz system był w stanie obsłużyć at least once delivery. Dlatego, że wtedy jesteśmy w stanie uruchamiać nasze wiadomości ponownie, subskrypcje jesteśmy w stanie ponownie uruchamiać i możemy nasze wiadomości przesyłać wielokrotnie między serwisami, nie narażając się na to, że któryś z serwisów wykona tą akcję ponownie. Aby to dokonać, musimy wprowadzić taki koncept, który nazywa się idempotencji. Czyli idempotencja. Jest to pojęcie matematyczne, ale żeby spróbować znaleźć tutaj takie prostsze rozumowanie, jest na przykład opcje, raczej pewne żądania wreszcie są również idempotentne. Żądanie get jest idempotentne. Oznacza to, że jeżeli wyślemy to żądanie lub w naszym przypadku z komunikacji asynchronicznej wiadomość, event dwukrotnie, to jego obsługa, jego konsumpcja odbędzie się tylko raz. To jest coś, co chcecie w waszych serwisach. To jest pewien pattern, który pozwoli wam właśnie na at least once delivery. To pojęcie jest agregowalne, a raczej rozwiązywalne między innymi za pomocą inbox patternu. Inbox pattern, bardzo analogicznie do outbox patternu, wprowadza dodatkowy proces pomiędzy w tym przypadku naszego workera, czyli tą domenowym aspektem. Pokrótce czyli inbox pattern, inbox process pobiera wiadomość z brokera, zapisuje ją w bazie danych, ale w międzyczasie sprawdza jeszcze, czy nasz system już wcześniej nie skonsumował takiej wiadomości. Jeżeli skonsumował, to on mówi brokerowi, wszystko jest OK, acknowledge. Jeżeli natomiast nie uda mu się to, jeżeli okaże się, że nie, to ja pierwszy raz widzę na oczy tą wiadomość, zapiszę ją w bazie danych i worker już wtedy na spokojnie będzie w stanie się zająć tą domenową konsumpcją. Jest jeszcze alternatywa dla tego, która nazywa się idempotent consumer pattern. W zasadzie rzecz biorąc jest to, o czym przed chwilą wspomniałem, tylko że w jednym procesie. To nasz worker, który również uruchamia domenowe handlery, będzie pobierał wiadomości z brokera i sprawdzał, czy on już wie o tej wiadomości, czy on już w ogóle skonsumował. Naturalnie mamy tutaj ponownie pros and cons pomiędzy tymi dwoma patternami, natomiast ja zwróciłem uwagę na to, że dzięki temu patternowi drugiemu jesteśmy w stanie dostarczyć tą idempotentność znacznie szybciej. W zasadzie rzecz biorąc, w naszym przypadku skonfigurowaliśmy SQS Transport,
oficjalny z symfony, w którym dodaliśmy tą jedną opcję dodatkowego sprawdzenia idempotentności. Ponownie musicie mieć w waszym serwisie osobną tabelę, w której zapisujecie informacje, identyfikatory, wasze wiadomości, natomiast muszą być identyfikowalne. Jeżeli nie przypisujecie ID do waszej wiadomości, to musicie ją zidentyfikować w inny sposób, na przykład serializując cały payload już lub budując jakiegoś hasza. Natomiast jak się domyślacie, budowanie message ID czy sprawdzanie po prostu message ID jest znacznie, znacznie prostsze. I to jest to, co z wami wszedłem. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, może wspominałem... O, no to proszę bardzo. Rzucam. Dzięki. Dobra, załóżmy, że mamy tak. Z jednej strony outbox, z drugiej strony inbox, a z jakiegoś powodu, nie wiem, konfiguracja kolejki była zła. Przy outboxie dostaliśmy ACK, więc wiemy, że wiadomość została wysłana, ale nie wiem, poszedł update, oprogramowanie od kolejki, message poznikały. Mamy kolejkę w outboxie, ale druga aplikacja nie wie, że powinna coś dostać. Ta pierwsza nie wie, że powinna coś wysłać. I czy miałeś do czynienia z taką sytuacją, bo my z tym mieliśmy problem. Wiesz co, jeżeli, czy chodzi tu po prostu tak naprawdę o problem rozpoznawania kolejności w wiadomości, czy ta informacja o tym, że dana wiadomość powinna zostać wysłana i nam brakuje orderingu? Jak sprawdzić, czy nam brakuje w docelowym systemie jakiejś wiadomości, bo kolejka mogła później wstać, kolejne wiadomości idą, więc błędów nie dostajemy. A załóżmy, że mamy wiadomości tak około 100 tysięcy dziennie i nie możemy sobie rekolejkować wszystkich. Wiesz co, ten problem jest super i bardzo nad nim głowiłem. W zasadzie biorąc, miałem kilka slajdów, które właśnie są związane z kolejnością, ale zdecydowałem się ich nie dodać, ze względu na to, że przekroczyłem pewną głębię swoich myśli na tym. To znaczy, wydaje mi się, że aktualnie ze stackiem MySQL, PHP i AWS nie jesteśmy w stanie zdefiniować, raczej dodać taką cechę do konsumenta, że czegoś mu brakuje. To, w jaki sposób można rozwiązać ten problem ogólnie kolejności, no to jest budowanie systemu, a raczej usług FIFO z SNS-em i SQS-em. Wtedy mamy troszkę mniejszy throughput, czyli przepustowość, natomiast ta kolejność zostanie zachowana i mamy w zasadzie biorąc pewność od AWS-a jakąś, że ta wiadomość powinna zostać dostarczona i że ta kolejność powinna zostać zachowana. No ponieważ jeżeli ten acknowledgement wydarzył się po stronie producenta, to on musi trafić do konsumenta. Taka jest, no w zasadzie biorąc, flow czy obietnica tak naprawdę tych FIFO. Natomiast tak, wydaje mi się, może jestem w błędzie, że przy aktualnej stacku technologicznym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, żeby konsument powiedział, czy jemu brakuje jakiejś wiadomości. Dzięki. Dzięki również. Mamy coś jeszcze? Dobra. To ja was zostawię z taką informacją. A wiecie, że język litewski nie ma w sobie przekleństw? Dzięki wielkie za uwagę. Hejo.